Dzień dobry w kolejnym vlogu. Ostatnio dosyć często się odzywam, widzę. Ale właśnie tak się bardzo zastanawiałam, co tu robić, czy się odzywać, czy nie, bo... No bo właśnie ogólnie trochę ostatnio ponagrywałam, mam wrażenie. Ale że dzisiaj mam bardzo fajne wydarzenie, to pomyślałam, że będzie miło. I będzie fajna pamiątka, także... No, to stwierdziłam, że ponagrywam, a co? W ogóle tutaj mi się, o widzicie, taki jest czerwony ślad i wczoraj mnie to zaczęło tak wieczorem, w sensie przy wieczornej pielęgnacji pobolewać, wiecie, tak czułam, że coś mi się robi. No i właśnie posmarowałam tym kremem z Basic Lab w tym takim mocno zielonym kolorze, takie małe opakowanie i dzisiaj to... Też jest różowe, ale boli mnie mniej, dużo mniej niż wczoraj, więc mam nadzieję, że to się tak trochę uspokoiło i że może nie będzie z tego jakiś wielki, wiecie, niedoskonałość się nie zrobi tutaj, bo to trochę po prostu uciążliwe i trochę boli. No to co? Stwierdziłam, że właśnie zrobię makijaż, bo... I od razu chciałabym zrobić taki makijaż bardziej trwały, żeby wystarczył mi na cały dzień, a to zawsze jest takie, że jak się maluje właśnie rano, no to wiem, że cały dzień jakby, wiecie, w pracy trzeba wytrzymać cały dzień i dopiero potem na wieczór, ale może mi się nie chcieć później malować i mogę nie mieć czasu. Coś mnie rozproszyło i nie wiem kompletnie, co tam wam opowiadałam, ale za to pokażę wam mema, który bardzo mnie rozbawił dzisiaj rano, jak zobaczyłam, bo pomyślałam, tak, totalnie się zgadzam. Dobra, mam nadzieję, że to dobrze widać. Tak dokładnie, po prostu ledwo tamten się skończył kilka dni temu i już kolejny. No, nie wiem, tak w ogóle... Tak dziwnie mi się dzisiaj wstawało, powiem wam. O. Może dlatego, że właśnie nowy tydzień, więc to zawsze jest taka ekscytacja i niepewność, co to będzie, a jaki to będzie tydzień. Ale w ogóle, słuchajcie, troszkę jest mi smutno, bo obejrzałam ostatni odcinek już ostatniego sezonu Billions. I powiem wam, że naprawdę, nie wiem, przyzwyczaiłam się do tego serialu, co prawda kilka lat trwało oglądanie i w ogóle też nagrywanie, bo pamiętam, że no tam były jakieś przerwy i chyba w pandemii, czy tak, jakoś tak, że chyba mieli nagrywać, nagrane tam było, nie wiem, z któregoś sezonu 7 odcinków, potem trzeba było czekać, ale ja bardzo lubię ten serial i powiem wam, że jest to jeden z takich seriali, który mam wrażenie, że każdym sezonem potrafił zaskoczyć i jakby pójść o level wyżej, mam wrażenie, że to nie było takie powielanie pewnych schematów, tylko to, jak tam się rozwijała akcja, dla mnie było zaskakujące i było no, bardzo interesujące i właśnie takie niepowtarzalne, o tyle, że problemy, które były, jakieś takie sprawy, które właśnie rozwiązywali, czy ten prokurator sobie wymyślał, wiecie, czy pojawiali się bohaterowie, to było po prostu coś innego niż w sezonie poprzednim. Bardzo ciekawy, bardzo mi się podobał i wiecie, kończy się też tak, że teoretycznie, jakby ktoś bardzo chciał, to może to kontynuować. Także powiem wam, że tak obejrzałam i tak trochę mi się smutno zrobiło, bo wiecie, niby wszystko dobrze się kończy, ale trochę nie tak jak myślałam, także fajny to był serial. Jeśli nie oglądaliście, a chcielibyście coś obejrzeć, to ja wam bardzo polecam, no ale to też pytanie, jakie się seriale lubi. Bo znam osoby, z którymi totalnie gust filmowo-serialowy mi się rozjeżdża. I jak ja coś polecę, to w ogóle to nudy są, a dla mnie mega ciekawe, a jak ktoś coś, to dla mnie to jest znowu za dużo, wiecie, zbyt fantastyczne, nieprawdopodobne i w ogóle nie.
Także nie wszystkim się wszystko podoba, natomiast no ja ten serial bardzo lubię. No i tak. Że nie wiem, czy będę zaczynała jakiś kolejny, bo z serialem to, wiecie, to długa przeprawa. Nie wiem, Sukcesji na przykład nie oglądałam, a podobno to dobry serial i też taki chyba trochę w takim klimacie firmowo zarobkowym, powiedzmy, bo w Billions też duże, duże pieniądze, władza wchodzi w grę. Nie, ja wam naprawdę bardzo polecam ten serial, ale to już od dawna, oni to już kilka lat, dobrych kilka lat. No, także to. No, i to chyba tyle z takiego update'u. Nie wiem, muszę się, wiecie co, wdrożyć ten dzień, bo mam bardzo dużo myśli. To właśnie tak jest, że zaczyna się tydzień, ja muszę sobie poukładać pewne rzeczy, wiecie, zajrzeć w kalendarz, poplanować. I będzie potem już tak na spokojnie, no ale ten początek właśnie taki, więc jakoś tak do końca nie mogę się skupić za bardzo, ale to nic. Odezwę się później po prostu w ciągu dnia, jak już trochę się ogarnę ze wszystkim. Kawę będę musiała zrobić, tak, to może mnie trochę rozbudzi. No i co? Zaczynamy ten dzień w takim razie. Zobaczymy, co przyniesie. Śniadanie na szybko zrobione. Dawno nie jadłam właśnie łososia z jajkiem, awokado, więc tak troszkę zatęskniłam za tymi smakami. To zrobiłam śniadanie, jest i herbata. Tym razem w kubku z Zurichu. No i co? Idę jeść, także smacznego i widzimy się później. Wiecie co, są takie dni, gdzie tak sobie siedzę, robię różne rzeczy i tak się wkręcę i taką mi to przyjemność sprawia, nie wiem dlaczego, ale tak się wkręciłam, że słuchajcie, nie wiadomo kiedy, a tutaj już pierwsza prawie. Także zaraz jeszcze kawę właśnie sobie zrobię, bo jeszcze nie piłam, ale tak mi szybko zleciało. I tak wiecie, czasem po prostu nawet, nie, robię praktycznie to samo, nie wiem co zawsze, ale czasem jest to z takim zaangażowaniem, że jakby zapominam o całym świecie naokoło, powiem wam. I tak sobie właśnie siedziałam, klepałam i nawet nie wiem, wiecie, co zrobiłam jakoś, to co zwykle, tylko tak bardzo się, mówię, zaangażowałam, że zapomniałam o wszystkim. Nie myślałam po prostu o niczym innym, tylko na tym się skupiłam i jak wtedy czas szybko leci. Także polecam się po prostu zaangażować, wiecie, zrobić co trzeba i czas wtedy szybko leci, a i my czujemy, że coś zrobiliśmy. I wiecie, potem nie trzeba, nie wiem, przysiadać jeszcze raz, nie trzeba czegoś poprawiać, zastanawiać się, czy tak, czy inaczej, czy dobrze, czy źle, bo wiemy, że dobrze, rasa dobrze. Także o, taki w sumie dzień. No, miło mi, powiem wam, po takim ciężkim poranku dla mnie troszkę, to miło. No, dobra. To chyba sobie pójdę kawę zrobić, o, bo już by mi się przydała. Ale jakoś tak zadowolona jest. No nic. Że jeszcze mam robotę, to wracam do roboty. Kiedyś zaproponowałam, czy chcecie taki film, żebym pokazała wam wszystkie moje książki z biblioteczki, jakie mam, i było duże zainteresowanie, więc pomyślałam, że tak na szybko, słuchajcie, pokażę wam, co mam. Nie będę tutaj omawiała tych książek, mówiła nic o nich, tylko po prostu wam pokażę, jak to wygląda. No, nie robiłam dawno tutaj porządków, więc niektóre są położone tak, no więc będę musiała je tutaj wyjmować i pokazywać. Natomiast kiedyś jakoś to się poukłada, może je przejrzę, może zobaczę, czy to wszystko chcę, żeby było, może się pozbędę jakiejś. No, nie teraz. Na razie tylko wam po prostu pokażę, co jest w mojej biblioteczce, także przegląd wszystkich moich książek, proszę bardzo. Więc zacznę od tej półki tutaj. O, tak to się prezentuje. Pusta i tutaj jeszcze, a proszę, takie dwie. Muszę tutaj zrobić naprawdę porządek i jakoś je tematycznie poukładać, wiecie, zająć się tym wszystkim. Tutaj jest druga. O, i tutaj są jeszcze takie dwie. I tutaj, tu jest, powiedzmy, w miarę tematycznie, bo to jest jedyna półka, gdzie mam książki właśnie z jakimiś dietami, jakimiś jadłospisami, jakieś przepisy, o, takie rzeczy. Plus tutaj w teczkach mam wszystkie moje
przepisy, które kupowałam, właśnie te diety takie różne, lidlowe, nie lidlowe. O, tak to wygląda tutaj. Regał duży, tutaj przechodzimy do tych książek. Całkiem ich tu sporo. Niektóre przeczytane, niektóre jeszcze nigdy, ale ciągle są. Czekają, wiecie, na swój czas. O, i tutaj jeszcze mam takie trzy. Okej. I tu z tej strony. I jeszcze tu. Tak, dobrze byłoby jednak zrobić tutaj porządek, żeby wszystko było widać, co gdzie jest. Teraz regał. O, tutaj mam różne przewodniki. Mapy jakieś, wiecie, różne rzeczy przywiezione. I tutaj w miarę wszystko widać. To jest jedna z nowszych książek. To jest miejsce na drugi i trzeci tom Millennium właśnie. Pożyczone. Tu jest półka. Pożyczone książki od kogoś. Muszę przeczytać i oddać. Także tutaj są prawie wszystkie, prócz chłopów, których też pożyczyłam. Tutaj inne. Po prostu inne. I ostatnie miejsce, gdzie są jakieś książki, to jest
tutaj ten regał, gdzie normalnie ułożyłabym sobie dwa rzędy, tylko też chcę trochę przejrzeć te książki, trochę przeczytać, trochę się zastanowić właśnie, jak je poukładać inaczej, trochę tematycznie, także na razie to tak wygląda. No ale o. I tu mam jeszcze te. I tutaj tak samo. Jest pierwszy rząd. I tutaj za nim, co prawda, to trochę waży. Ale już. Także o, proszę. To cały przegląd moich książek. Nic więcej już nigdzie nie ma, to wszystko. No, tak jak mówię, może za jakiś czas warto będzie zrobić jednak przegląd tego, co mam i czy wszystko na pewno aby zostaje, może jakoś inaczej to poukładać. Tak jak mówię, tutaj dwa rzędy można spokojnie ustawić, dlatego kupiłam ten kalaks, ale na razie jeszcze nie chcę zasłaniać tych, co są z tyłu, bo tak jak mówię, chcę się zastanowić, jak je sobie poukładać. No ale tak, tak chciałam powiedzieć, że nie powinno przybywać nowych w tym roku, więc może będzie łatwiej, ale może być tak, że i tak przybędą jakieś, może jakieś pojedyncze chociaż, także no jakoś kiedyś w końcu się tym zajmę, ogarnę, a na razie jest jak jest. Ja wiem, gdzie szukać, także to najważniejsze. Chyba jak zrobiłam ten obiad, to wam nie powiedziałam, jaki on wyszedł pyszny. Słuchajcie, ten makaron właśnie orzo ze szpinakiem, pomidorkami, fetą. Rewelacja, jakie to jest dobre. Naprawdę, trochę taki podrasowany przepis, wiecie, z tą fetą i pomidorkami, które można też zapiekać i oliwą właśnie w piekarniku. Ten jest jeszcze lepszy, przepyszny naprawdę i myślę, że na stałe wejdzie do mojej kuchni, bo nie dość, że sam się robi, to jest naprawdę bardzo dobry. I ten makaron chyba też robi robotę, naprawdę super. I pięknie pachnie i jest taki, wiecie, no bardzo smaczny i tak czuć tam jakiś smak, a nie, że taki trochę nijaki. Także bardzo wam polecam wypróbować. Pyszny jest. Także ja sobie tutaj odgrzałam, troszkę tutaj mam, także zjem taki lunch. No i później się pewnie odezwę, natomiast powiem wam, że trochę zrobiłam się zmęczona, trochę mam taki zjazd i myślę, że zrzemnęłabym się troszkę chyba. Także jak tylko skończę, to nie wiem, czy się przypadkiem nie zrzemnę trochę. No ale nie wiem, czy będzie czas ogólnie na to, bo mam potem plany, no ale nic. Zobaczymy. Jak nie, to jeszcze jedna kawa może? Ja już wszystko zrobiłam na dziś, pokończyłam. Powiem wam, że też dłużej pracowałam niż powinnam, tak z godzinę dłużej, także no pokończyłam sobie przynajmniej swoje rzeczy, także jutro będę miała myślę troszkę mniej i na pewno mi to pomoże i właśnie przygotowałam się też na jutrzejsze spotkanie, także ogólnie myślę, no dobrze, tylko tak wiecie, no nie było kiedy odpoczywać, nie było kiedy się zdrzemnąć przed wyjściem, no bo właśnie zostałam dłużej, także teraz się po prostu przebrałam. Troszkę przypudrowałam, żeby poprawić makijaż, ale ogólnie podkład z Essence trzyma się tak dobrze, że w ogóle cały dzień rewelacja. Pięknie wygląda i się utrzymuje, nawet się za bardzo nie świeci. No i tak, także pokończyłam swoje rzeczy, swoje sprawy. I słuchajcie, przebrałam się, bo jadę na koncert Miłosza. Tym razem trochę inny. Inne to jest wydarzenie, dlatego że jest to koncert razem z zespołem Śląsk. Więc są to inne zupełnie utwory, wiecie, takie inne aranżacje. Natomiast myślę, że będzie przepięknie, dlatego że koncert jest w Operze Narodowej. Więc to jest też takie piękne miejsce, które już mam wrażenie, że samo w sobie sprawia, że to po prostu jest takie poważniejsze i takie, wiecie, bardziej się przeżywa, mam wrażenie, więc no jestem bardzo ciekawa. Tym bardziej, że ja bilety kupowałam, nie wiem, na początku roku chyba. To była też taka bardzo szybka akcja, dlatego że nagle przypadkiem pojawiła się informacja, pojawiło się wydarzenie i właśnie informacja o biletach, które zostały tak wrzucone, sprzedały się chyba w ciągu, nie wiem, 5 minut. A ja po prostu z ciekawości weszłam i sobie zobaczyłam
I się udało, więc to była taka akcja. Potem to nawet nie wiem, potem wiem, że była kolejna pula wrzucanych, a potem to już nie wiem, bo się nie interesowałam, skoro już miałam swoje, także fajnie, cieszę się naprawdę, bo już dużo się naczekałam, tak? 2 miesiące prawie to przecież to dużo czasu, więc fajnie, że w końcu właśnie nadeszło to wydarzenie. No i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie, ale tak jak mówię, samo miejsce myślę wpływa na to, że to jest takie wyjątkowe przeżycie to może być, tak, tak myślę. No i do tego, wiecie, piękne aranżacje, zespół Śląsk też na pewno no, dodatkowo dodaje właśnie do takich przeżyć, także ja się bardzo cieszę. No i właśnie, wyszykowałam się i jadę, tylko tak, jeszcze 2 godziny, więc nie wiem, czy już jechać, bo też nie chcę być za wcześnie. Ale z drugiej strony, wiecie, żeby się nie spóźnić, żeby swoje miejsce znaleźć, żeby tam dobrze też, nie wiem, usiąść, wiecie, to też jest jakby, no duże, duże miejsce, dużo siedzeń, dużo różnych rzędów i wiecie, tych części właśnie, jakieś balkony, nie balkony, więc żeby, myślę, znaleźć swoje miejsce, to może warto być tam trochę wcześniej, a że ja po drodze jeszcze muszę coś załatwić, no to chyba zaraz się zbieram, więc już się przebrałam. Też do końca nie wiedziałam, w co, powiem, że głowa mnie w ogóle rozbolała. No ale tak się trochę wygodnie, a trochę tak po swojemu, więc miałam ogólnie plan, żeby na przykład założyć botki na obcasie i tak mówię, o, ma może takie eleganckie, takie czarne, materiałowe spodnie do tego, ale mówię, nie mam siły na to chyba. A jak tam wszyscy będą na elegancko? Nie wiem, ale powiem Wam naprawdę, że ja lubię zimę ogólnie, ale to jest właśnie ten czas, kiedy ja za bardzo nie mam ochoty się stroić, bo po prostu mam wrażenie, że będzie mi zimno, że niewygodnie, że zima to po prostu nie jest dla mnie moment taki, żeby, nie wiem, żeby się stroić, żeby w sukienkach chodzić. Ja w tym roku chyba ani razu rajstop nie założyłam. Nie, założyłam w sumie. Nie no, przecież miałam jakieś tam, były imprezy, ale no ogólnie tak, żeby założyć i gdzieś iść w miasto... To nie, więc no, takie raczej na wygodę stawiam. No nic, no zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę aż tak bardzo się wyróżniać. I co jeszcze? A, no i właśnie, myślę, że chyba już jadę, zbieram się. Może, nie wiem, po drodze jeszcze jakiś spacer sobie zrobię właśnie tam. Jak będę za wcześnie, to się gdzieś tam przejdę. Nie wiem, może ponagrywam trochę, zobaczymy okolice. A może właśnie, mówię, przejdę się na jakiś spacer. Zobaczę, ile mi zejdzie się tak naprawdę, wiecie, z tym, co muszę załatwić. I potem prosto jadę na koncert. Dajcie znać. Może ktoś z Was był też na koncercie, bo jak to widzicie, to już był. Więc zobaczymy. Dobra. To zbieram się i jadę. No co? Pokażę Wam mój strój na koncert. Tylko, że tu nic nie widać. Przykro mi bardzo. Czarny sweter. Uniqlo wełniany. Tak, nic więcej nie dodam. Do tego mam spodnie. To są takie spodnie woskowane. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Takie woskowane. Bo przy okazji tych porządków i tego mierzenia znalazłam właśnie 2 pary spodni. Jedne za luźne, a te są właśnie dobre. Powiem Wam, że póki właśnie nie są jakieś noszone, porozciągane, to myślę fajnie. Jeszcze takie, no takie w miarę obcisłe. Dużo lepiej wyglądają na pupie też na przykład, bo są po prostu obcisłe. Lepiej wyglądają niż tamte ocieplane leginsy, bo one są po prostu za luźne. Także takie woskowane spodnie i do tego takie botki, oficerki jakby ala z Voyasa. Także tak się prezentuję. Mam nadzieję, że nie będą za elegancko ludzie tam, ale pomyślałam, że ponieważ Miłosz czasami wyskakuje w dresie, to mówię, może nie będzie na elegancko. Zobaczymy. Zobaczymy, także zasłuchajcie. Zbieram się i jadę, no. Kurczę, żeby się nie spóźnić, bo troszkę jestem podekscytowana, także biorę kurtkę i jadę. Że pięknie tutaj jest w środku i w ogóle takiego miłego pana poznałam w szatni. Taki starszy pana, taki miły, także
cudownie. Życzę mi miłego wieczoru, także na pewno tak będzie. Jestem w domu. Słuchajcie, tak naprawdę nawet nie wiem, co powiedzieć, bo nie wiem, jak ubrać w słowa to, wiecie, jak było pięknie, jaki ten koncert był cudowny. Naprawdę. Jestem zachwycona. I myślę, że jak kiedyś będziecie mieli okazję pójść, lubicie w ogóle taką muzykę, to myślę, że to jest naprawdę cudowne przeżycie. I w ogóle samo to właśnie, że to było w Operze Narodowej, to dodawało też takiej wyjątkowości. Ale ten zespół Śląsk, jak oni pięknie śpiewają, jak oni właśnie dodają w ogóle
no właśnie tej wyjątkowości, ale też takiej siły całemu wykonaniu, no po prostu coś cudownego, było tam tylu różnych gości, bo jakby cała ta płyta nagrana właśnie zespołem Śląski, tam jakby Miłosz zaprosił dużo różnych twórców do nagrania i do stworzenia całej tej opowieści. No i właśnie wszyscy byli na scenie, wiecie, każdy utwór jakby kto inny prezentował i śpiewał. No pięknie było, naprawdę pięknie było i posłuchać tego na żywo i w ogóle powiem wam, to chyba jedyny koncert, jedyny, nie wiem, występ, nie wiem, w teatrze nie byłam, żeby owacje trwały chyba z 10 minut. Naprawdę. Także, no, myślę, że wszystkim bardzo się podobało, a tak jak mówię, dodatkowo jeszcze miejsce dodaje takiego uroku. Tak było pięknie, naprawdę, że jak wyszłam, powiem wam, wyszłam, nawet nie miałam ochoty nic mówić. Po prostu jeszcze poszłam sobie na taki, no powiedzmy, krótki spacer. I tak po prostu szłam przed siebie i tak, mówię, gdzie ja idę? Nie wiem w sumie, to nie ma znaczenia, jakby w tamtą stronę gdzieś i tak... Cudownie było. Naprawdę. Bardzo się cieszę, że poszłam. Jeszcze mam do zaliczenia najlepiej koncert w Nosprze. Także liczę na to bardzo, że uda mi się i że kiedyś będzie i pojadę, bo to byłoby też takie spełnienie marzeń. Ale już to nie, naprawdę było cudownie, więc ja tak się cieszę, że byłam. Naprawdę, wiecie? Ach, super. No i to tyle. Ja nie mam nic do powiedzenia kompletnie, bo jedyne czego chcę, to pomijając fakt jakby zmycia makijażu i odpoczynku i przebrania się w piżamę, to włączyć sobie i posłuchać jeszcze raz tych piosenek, bo naprawdę, wiecie, mam takie swoje bardziej ulubione, nie? No i przepięknie, to na żywo to po prostu przepiękne wykonanie. No i tam i te instrumenty wszystkie, i tam było tak dużo różnych instrumentów w ogóle też na scenie, ale mówię, te panie z tego zespołu tak pięknie śpiewają i mówię, to dodaje takiego charakteru w ogóle tym utworom, no coś pięknego. A i w ogóle, bateria mi się rozładowuje, więc pora kończyć. W ogóle nie tylko ja chyba byłam zachwycona i poszłam na koncert. Była też pani Katarzyna Nosowska. Spotkałam też Andrzeja Tuchulskiego. Wydaje mi się, że jeszcze była pani... Ach, kurczę, ta aktorka, nie pamiętam teraz... Nie, wyleciało mi w ogóle z głowy i nie wiem, w ogóle takie ciemne włosy... Może nic wam to nie powiedzieć. W każdym razie myślę, że tam było dużo innych jeszcze takich znanych osób, także no ciekawe, dobra, to ja kończę, bo tak jak mówię, bateria się rozładowuje, to zaraz mnie i tak wyłączy, także super, dzięki, że byliście ze mną w takim fajnym dniu. No i co, i widzimy się w kolejnych filmach, nie wiem kiedy, ale na pewno coś tam będzie, także do zobaczenia, miłego dnia wam życzę.